Cześć, siemanko widzowie. W tym odcinku powiem o możliwym i w sumie nawet mi się wydaje, że pewnym powrocie Dust Devil do Fortnite'a, czyli wypasionej wyrwy, ale na wstępie widzowie zostawcie suba tym kanałem wraz z dzwoneczkiem, bo ponad 80% osób, które mnie ogląda, mnie nie subskrybuje. No i również zostawcie łapę w górę pod odcinkiem, a my już właśnie do tego odcinka lecimy. No i tak widzowie, pewnie spytacie, skąd ty wiesz w ogóle, że jakaś wypasiona wyrwa wróci, co to ma w ogóle wspólnego z jakimś tym sezonem i tak dalej z fabułą. No i w tym momencie dostaliśmy przecież, że nowe tekstury ciężarówek z platform IO mają zmapowany drugi zestaw UV. I po umieszczeniu na przyczepie są to takie same ciężarówki, które były na właśnie na wypasionej wyrwie w rozdziale pierwszym. I z tą można się domyślić, a w sumie nie trzeba się domyślać, bo to jest prawda, że IO to jest agencja z rozdziału pierwszego. No to jest w sumie taki główny powód, dlaczego właśnie ta wypasiona wyrwa ma wrócić do gierki. No i w sumie dzięki temu dowiadujemy się, że UR, czyli w sumie IO, zależy jak tam chcecie, miało swoje początki już od momentu pierwszego rozdziału. I to było na tyle w tym odcinku widzowie. Każda aktywność pod filmem jest mile widziana. Zostawcie to osoba, łapę w górę. No i wbijacie jeszcze na mojego Twitcha, twitch.tv/ipoweredpodłoga, na którym sobie streamuję.